Cześć, witajcie na kanale Riser w szóstym odcinku gry Wiedźmin 3 Krew i Wino. Chciałem was przeprosić za to, że te ostatnie dwa odcinki były trochę, no niestety, ciemne. Głównie ze względu na to, że no, jakość YouTube'a, po prostu YouTube zmniejszył mi trochę tą jasność, no bo na filmie wszystko wyglądało dobrze, niestety, no trochę tam wyszło. Więc teraz postaram się rozjaśnić te filmy w czasie już renderowania ich, także przepraszam was za to. Ale mam nadzieję, że będziecie dalej oglądać, że wam się dalej seria podoba. Dzisiaj schodzimy znowu do lochów, zjdziemy za Regisem. No tutaj będzie fajny quest bardzo, bo myślę, że będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, więc zapraszam was bardzo do oglądania. Pamiętajcie, zostawiamy łapkę w górę. Pamiętajcie, komentujemy, żeby ta seria miała jeszcze, żeby miała po prostu więcej wyświetleń, żeby miała więcej aktywności. O, ale widzicie, dostaliśmy pochodnie, więc będzie lepiej troszkę tym razem na pewno. Dobra, tutaj jest Regis, jakieś skrzynki, sorki, no ale ja to muszę podnosić. Chodź, Regis, idziemy. O! Co ty gadasz? Tak, o, po prostu sobie leżało. Gdzie to jest? Tutaj. Unikat 0 na 6, to znaczy zabicie przeciwnika odnawia żywotność, wartość. Wow, jakiś fajny mieczyk w ogóle. Całkiem jest niezły, tak by the way. Premia przy trafieniu. Ej, to jest naprawdę dobry miecz. To jest miecz, jeszcze tylko wam muszę powiedzieć, stalowy. Przyrost punktów adrenaliny, szansa na krwawienie. To jest lepszy miecz od mojego. Dobra. Ja sobie to zakładam. Jeżeli chodzi o pancerz, pancerz ciężka zbroja, ja używam lekkiej, więc pancerz niestety nie, ale wydaje, że całkiem fajny jest. Wydaje, że całkiem fajny jest. Dobra, to jeszcze zbiorę tutaj te inne rzeczy. Hodowla. Hodowla trzody ludzkiej? Niezłe. Na poważnie? Kurde, nieźle, nie. Hodowla trzody ludzkiej, Pan dobre. spędził wiele lat obserwując zachowania ludzi, których hodował i tak powstało to wątpliwe moralnie dzieło. To złe miejsce. W powietrzu wisi śmierć. O wiele osób dokonało tu żywota. Ty, to jest jakieś hardkorowe. Podoba mi się to, co tutaj będzie się działo. Dawaj, Regis, lecimy. Glify wydrapane w skale. Kiedyś były pokryte krwią. Coś oznaczają? To są symbole. Wy byście to nazwali plemion, które rozeszły się po świecie po koniunkcji sfer. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały, skąd się Kurde, wywodzą. grubo. Nie Widzę, mogę. że zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. No, rzeczywiście. Ale ja nie brałem w tym udziału. A to? Co to za plemię? Cele? What the Kogo tu fuck? trzymano? Ach, to wielce niechlubna karta historii mojego ludu. A to? Co to za plemię? Garaszam. To moje plemię. Moje i Detlafa. My zostaliśmy tutaj. Co to za glif? To Amuru. Oni udali się za morze. O ty kurde, ale tu jest jazda. Ale hardcore. Nie wiem, czy muszę wszystkich tych glifów dotykać, chyba nie. Ale ciała wszystkie warto przeszukać. Przed chwilą znalazłem set w jakiś w ogóle przypadkowo, moim zdaniem. Tu mamy stenogram rozmowy z istotą niższą. Ja pierdzielę ty, ale zajebiste. Ale to jest rozkminione jakieś pierścienie. Pierścienie niestety tylko się sprzedaje, nie można ich zakładać. Więc. Tutaj trochę tutaj jest. Rękawice z Teszem Mutana, czyli mamy. Cały secik Tesha Mutana. Fajne, szkoda, że ciężki. Ja używam lekkich setów i mam pod to bardziej ogarnięte statystyki, więc mi się nie przyda, ale warto zawsze trzymać te wszystkie rzeczy. Tu jest ta klatka. No, grubo, tu będzie się działo. On się zamknie, tu będą schodzić się bestie jakieś. I myślę, że będzie ciężka, fajna Urocze walka. miejsce. Co tu robią te klatki? Mówiłeś, że trzymano tu tylko jednego wampira. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Kha'Gmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Kha'Gmar szalał z bólu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali,
Potraktowali ich jak bydło. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Grubo. Nie obwiniaj się, nie mogłeś nic zrobić. Bierzmy się do roboty. Hardkorowo tu będzie. Racja. Przygotowałem przynętę. Rozłóż ją, proszę. Przynęta na padnie nożerce. Najlepiej przy wejściach do tuneli. Wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie. Nieźle. No dobra. Mieć przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Ciarki mnie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał trupojady. To jest tunel? Co to jest? Czekajcie. To wytrzyma? Nie wygląda na jakoś nadzwyczajnie wytrzymałe. Ty tutaj coś lata. Aha, bo to się światło, tak? Jakby zapala to coś? Chyba tak, chyba o to chodzi. Dobra, my sobie... O, jest winko, to sobie można będzie wypić winko, kurde, bo tutaj takie hardkory. Dobra, jedno rozłożone. Musimy rozłożyć cztery. Nie wiem, czy przy każdym tym czerwonym, bo jakoś to nie działa, więc zobaczymy zaraz. O, tam jest kolejny już, widzę. Dobra. Tutaj też jest coś takiego, nie wiem, to jakoś nie działa chyba. Tutaj coś jest. Aha, bo to jest już pułapka i ona się po prostu już świeci. Nie, no jest napisane, że dwie przynęty na cztery. No i podłożyłem dwie i są jeszcze dwa zostały, tak jakby mi się wydaje, że tutaj powinna być rozłożona. Nie wiem, czemu to jakby nie działa. O, dobra. Trzy rozłożone. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. Mięso cuchnie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. No to let's go. On już się zamknął? Wysygisowi, kiedy będziesz gotów. Teoretycznie już jestem. Gdzie jest Regis? Dobra, bierzmy się do roboty. Powybijajmy je. Tylko czekajcie, jeszcze musimy pogadać tutaj z Regisem i łapiemy go w klatówę. Przynęty rozłożone, co teraz? Wejdę do klatki, a ty mnie skujesz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał i jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mnie boleć. Fajna akcja. Ręczę za swoje czyny. Bardzo fajna. Ciekawie to wymyślili. Uśpieszmy się. Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Od krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. Let's go! Będą przychodzić takie chyba gorsze potworki, słabsze trochę, ale wiecie, i tak najwyższy poziom trudności jest, więc myślę, że może być i tak ciężko. Może umówimy się na jakieś hasło. Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. Dobra, tu jest jeden. Co wtedy zrobisz? Uwaga, bo one wybuchają. Uspokoić się jakoś. Hej, spokój, Geralt. Nie będziesz w stanie. Po prostu miejmy to za... Uwaga! Regis poczuł krew. Dobra. Tego Quena też by się przydało używać. O ty kurde, tam jakiś kozak przyszedł, widzicie to? Świedler. Uwaga. Trzymasz się? O ty kurde, jakaś tutaj jest... Jakiś kozak. Dobrze, posłyszę kolejny. Czekajcie, musimy się nim zająć, nie? O kurde, tu dużo ich jest. Ile mam?
Kurde, Geralt, możesz mi ich nie zaznaczać automatycznie? Ja nie wciskam tego przycisku, więc ich nie zaznaczaj, no. Kurde, czemu mi... Nie zadaje damage'a im. Dobra. Czemu zaznacza? Kurde, co za błąd gry cholerny. Ja naprawdę mam wyłączone jakieś automatyczne zaznaczanie. Dobra, uwaga, żeby one nie wybuchały obok mnie. Regis, patrz, się już ma. O ty kurde, co to jest w ogóle? Co to jest? Co tu się dzieje, stary? Regis ma już na maksa. Ty, co są wampiry chyba jakieś inne? Katakan? Bij tego katakana, kurde. No. Oż ty cholera. Regis, weź pomóż mi. Regis, zobacz, co się dzieje, kurde. Nie mogę już wypić nic. Wytrzymaj jeszcze, już cię opuszczam. Dobra. I co teraz? O fuck. On się chyba uwolni, co? Wystraszyły go. O fuck, jak taki chomik wygląda, strasznie, taki groźny szczur. Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie, jej zapach nie będzie cię. Ale fajnie go zrobili. A ty co, medytacja? Zabiorę cię stąd. Mikstura. I co? W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. Jesteśmy znowu na tym cmentarzu, czyli chyba w jego tej chacie. Lepiej ci? Krypcie. Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał. I zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie. Ale dziękuję, już lepiej. Nie no, przystojniacha. Podajmy o tym, co się stało. Nie powiedziałeś mi, że tak to będzie wyglądało. Nie ma o czym mówić. Jest o czym mówić. Bo jakbym wiedział, że poddasz się takim torturom... To co byś zrobił? Znalazłbym Detlafa w inny sposób. Tyle, że ja nie chciałem żadnego innego sposobu. Nie pomyślałeś o tym? Nie, bo żadne rozumne stworzenie nie chce się narażać na taki ból. Pod tym względem niczym nie różnicie się od nas. Mówiłem ci, w ten sposób spłacam dług, rozumiesz? Wielki dług, który zaciągnąłem u Detlafa. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, nie zawahałbym się. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury. Nie pomieszałeś proporcji i czasu ważenia. To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No. No dobrze. W takim razie zaczynajmy. Kto jak kto, ale Geralt potrafił ważyć dobry bimberek. Jestem ciekaw, co tutaj raz będzie ten pogłos robił, w jaki sposób to ma działać. Ale fajne questiwo, fajne. O kurde, co jest?
To jest ten Dead Love. Przepraszam! Ja tylko na szybko! Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ, panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz ra... Proszę pana, pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. No i co? I wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Detlafie? Co to było za kartka? I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Bardzo. Po prostu boki zrywać. Ha! Ale to matka wymyśliła. On go zje, jak myślicie, wypije z niego krew. No, ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. Co? No trochę tak... niefajnie. Czy on go zabił? Czemu on go zabił? Czemu sobie tą rękę uwalił? Już się chyba nie chce tego robić, ale musi tak jakby, tak? Myślę, że może... Nie wiem, odwali sobie tą rękę, to mu nie odrośnie czy coś. A co było na tej kartce napisane? No, nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Detlafowi łatwo. To było zlecenie chyba. Że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił. A ciało poświatował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Bardzo interesujące. I zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze? Pucybuta, na razie tą dwójkę weźmy, opowiedzmy wszystko. Widziałem sytuację, w której Delacroix bezinteresownie okazał Detlafowi sympatię. To był chyba początek ich przyjaźni. Skąd ta niepewność w twoim głosie? Bo to nie było nic wielkiego. Zwykła codzienna sytuacja, przecież wizje miały być związane z silnymi emocjami. Widocznie w Detlafie właśnie takie emocje wywołała. Zważ proszę, że później jednak dokonał mordu na Delacroix. Zabicie kogoś, kogo darzy się sympatią, nie może obejść się bez emocji u nikogo, nawet u wampira. Mhm. Widziałeś coś jeszcze? No to tego podsybuta, ale tą kartkę też, tak? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Detlaf poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta. A sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Detlafa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem. Choć nie spodziewałbym się rewelacji. Nie, no chodźmy do niego. Jedyny trop. Ale co tam było na tej kartce?
Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. On coś wie więcej. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. Coś na pewno wie więcej. Ładnie ten level leci, muszę przyznać. Znaczy tutaj też mam problem pewien z tym, że leci level, bo ja mam bardzo dużo questów. 900 expa aż? Bo mamy tutaj, patrzcie, bardzo dużo zadań na takie levele mniejsze i to mnie martwi. To mnie martwi. Dlatego na razie pójdziemy do tego pucybuta jeszcze. Ale wydaje mi się, że musimy zacząć robić te questy najpierw. Oj, od razu ładna pogoda. No dobra, to ja w takim razie chyba pójdę do tego pucybuta, zaraz do was wrócę. Dobra, zbliżamy się tutaj gdzieś do tego pucybuta. O, dobra, tu jest to miejsce. Nie ma pucybuta, ale jest to jego stanowisko. Odwiedź chłopca. Pucybuci raczej nie pracują w nocy. Lepiej wrócę tu w dzień. Buty skórzane buty, 20 koron. Zabraliśmy mu rzeczy do naprawy. No kurde, ale przecież jest dzień. Która jest godzina? A, 7. Dobra, no to do 8. No, to jak to wytłumaczyć? Nieważne, czy leje, czy słońce przypiega przez tydzień. Tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Taki mamy klimat. Zara. Co rano wylewasz, pomyję. Tu i przed naszym warsztatem. Żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dawać go! Zostawcie go. A ty co za jeden? No ja wiedźmie, chcesz oklep? Jego ojciec. No to co robimy, Wiedźmin? Nie wasza sprawa. Nic wam do tego, ale póki tu jestem, nie tkniecie dzieciaka. Tak? To wrócimy, jak sobie pójdziesz. Spróbujcie, a znajdę was. Grozisz nam? Grozisz? Zostawcie małego w spokoju i wynoście się stąd. Boż ty, nie będzie obwieść z północy, nam to wyżej strał niż dupę miał. Najpierw obijemy gębę jemu, a potem zajmiemy się szczeniakiem. Dawaj, na niego! No to dawaj, no. Ile mam czekać? Obchodźcie! Odechcę ci się pomagać, młodociany morzusto! O ty kurde, czekajcie, bo mnie mocno klepią. No ten najwyższy poziom trudności to jest trochę hardcore. Szczególnie na kilku przeciwników. Uwaga! Co jest? Dostałem? Chyba dostałem. Co to ma znaczyć? Co to za mójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak, coś słyszałem. A ci tutaj to co? Zaszło nieporozumienie. Nie będę się przyznawał, że nic mnie pomili. Takiego, małe nieporozumienie. Już rozwiązane zresztą. Rozumiem. Protegowanego księżnej przesłuchiwać nie będziemy, ale tych to co innego. Pójdziecie z nami, posiedzicie trochę w celi, to wam się odechce, wygłupów. Idziemy. Dobra, ja ich nie sprzedałem. Ale Wiedźmin dostał po pysku, żenujące. Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami! Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet! Jakby to miało wyglądać? Tak? Jakby to według ciebie miało wyglądać? Ja pomyję. No, najnormalniej w świecie proponuję ci spółkę. Ja bym zajmował się swoją robotą, a ty byś stał na straży. No i jesteś ode mnie silniejszy, więc rano byś mi pomagał mi robić błoto. Czyli z tym błotem to prawda.
Słusznie chcieli ci spuścić manto. No wiesz, trzeba sobie jakoś radzić, nie? No, to jak będzie? Wchodzisz w to, czy nie wchodzisz? Nie wchodzę. Zastanowię się. Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz. Zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów. Chyba, że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! Nie no, kurczę, czyste buciki, nówki, sztuki. No, dobra. Co tam taki Grobson idzie? O jednego z twoich klientów. Wysoki, nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Coś mi świta. No, nie ukrywam. Jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ale gówniarz. Ile? Powiedzmy, wystarczy... 500 koron. Co? Chyba oszalałeś. Co? Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. Nie będę płacił. Nie mam, kurde, sugestii, a bo nie mam wrzuconej tej umiejętności chyba. Może się jakoś dogadamy. Ale 500? Oszalałeś? Dam ci 100. 250 to jest minimum? 251. Za taką cenę nawet nie mamy o czym mówić. O ty gówniarzu. Ty, ale dostaniesz albo nie dostaniesz, ja i tak się dowiem. Wykluczone, po prostu wykluczone. Co to za negocjacje są? 500 zapłacę? Niech będzie. Na tyle mogę się zgodzić. Piękne dzięki, nie zapomnę ci tego. No dobra, a teraz do rzeczy. Oszalał wiedźmin? Nie wiem, jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No, przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci. Co nie? Ha, widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak, dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć 3 razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją, jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. Ale oddaj 500 koron. No, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się poprztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami. Ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. To może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję. Ale może innym razem. Ale oddaj te 500 koron, gówniarz. Dostałeś taką buteleczkę. Dobra, to biegniemy. Witaj w Beauclair. Nieźle sobie poradziłeś z tym małym. Mieć się miłość. Trzeba mieć właściwe podejście. Tak, właśnie widziałem. Znaczy, trzeba je przekupywać właściwymi rzeczami. Hej! No, dawaj, Regis, biegniemy. Czerwone drzwi. To o nich mówił Pucybu. Co, wchodzimy? Tak bez przypału? Chyba tak. Ty, a ja nie mam życia.
Jakiś konik na biegunach? Ani drgnął. Trzeba będzie wyważyć. Błagam, nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić w bęben i krzyczeć: Detlaf, idę po ciebie! To co proponujesz? Jakieś miksturka? A, on tam wejdzie jako wampir, jak ten, nie to też. Szkoda, że mu się to baguje, trochę mi się to nie podoba. Ładnie. Nie myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Koń na biegunach? Chodźmy. Dość dziwne. I wrony, dużo wron. Jakie schizowe. Albo jest to sklep z zabawkami. Jest tutaj. Wyczuwasz go? Nie. Nie ma go. Ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Jak trzeba, tyle wron jest? Rozejrzyjmy się. No dobra, jedziemy z tym śledztwem. Stara zabawka. Nikomu już się nie przyda. Szkoda. Kiedyś musiała być ładna. Ale te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. No, trochę. Trochę jest to schizowe. Czy na górę można? Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. Chodźmy na poddasze. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Zjemy kanapkę. A więc tu uwił sobie miasto. Tu jest jakaś kobieta. Powinniśmy się rozejrzeć. Podobizna kobiety. Trochę zamazana. To jego dziewczyna? Nie wiem. Kogoś mi przypomina. Kogo? Nie wiem, ale mam wrażenie, jakbym już ją spotkał. Ja nie kojarzę. No tutaj naprawią te zabawki, słuchajcie. Ładna melodyjka. Rzeczywiście ładna. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z domem. Z tym prawdziwym, sprzed koniunkcji sfer. Narzędzia były niedawno używane. W przerwach od mordowania naprawia zabawki. Listy z nazwiskami, no to ładnie. Zobacz, kartki z nazwiskami. Ta kartka, którą widział w wizji. Hrabia Crespi, hrabia Dulac, Milton de Peyrac-Peyran, hrabia de la Croix. Tak, to ofiary Detlafa, ale nie jego charakter pisma. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Czyli ktoś daje mu zlecenia po prostu. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko... w Nazairze. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja, ale może warto to zapamiętać. Spójrz, na tej kartce jest jakaś plamka. Powinien. Ale w Beauclair to chyba nic niezwykłego. Być może, ale może to też warto zapamiętać. Szukajmy innych śladów. To wszystko ciągle za mało. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. Tak, on dostawał jakieś zlecenia, na 100%. Na 100% to były jakieś zlecenia. Dobra, tam były te listy. Tutaj są te zabaweczki. Tutaj coś jeszcze mamy. Podejrzany list. Detlafie van der Eretein, nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem Renavet. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu. Obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić. Wystarczy, że udasz się do Beauclair i w określony sposób zgładzisz 5 osób. Wiem, o co chodzi już. Na zabójstwo masz 3 dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu dostaniesz palec swojej ukochanej. Wszystko jasne. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaf nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje.
Więc tak, szantażują go, kobieta, wiadomo o co chodzi. Kolejna sprawa jest taka, że tutaj były te przepowiednie, że jeżeli pięć jakiś tam oznak, że ludzie idą w złym kierunku, więc ktoś chce, jak myślę, że to jakiś kościół, coś w tym rodzaju, zleca mu te zabójstwa. Kto może go szantażować? Masz pomysł, kto to może być? Detlef ma jakichś wrogów? Detlef miewa wrogów, ale zwykle bardzo krótko. Może któremu się dało się uciec? Teoretycznie może, choć nie znam nikogo takiego. Ale jeżeli jest, to musi być kimś bardzo niebezpiecznym. Zresztą wiesz, walczyłeś z Detlafem. To musi być ktoś obcy. Kim jest Renavet? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlaf mnie odratował. Chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła. Czemu myślał, że zaginęła, a ty jak myślisz? Czemu myślał? Czemu tak myślał? Zostawiła jakieś ślady? Żadnych. Co więcej, razem z nią zniknęły też wszystkie jej rzeczy, co obala tezę, jakoby została porwana. Moim skromnym zdaniem któregoś dnia Detlaf wpadł w furię, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Wówczas odeszła. Detlaf nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne? Nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził. A Detlaf jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada. A stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Tym razem ktoś naprawdę Detlaf jej nie szukał. Nawet jeżeli wtedy Renavet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Dzieciaki. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Yennefer. Zabija, bo mu na niej zależy. A ta krew, ci ludzie, nie mają dla niego znaczenia. Ja rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stada. Właśnie. Podsumujmy, ciekawi mnie ta szantażystka, no. Ten szantażysta to musi być ciekawa postać. Co masz na myśli? Regis, no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą. Moim zdaniem to nie może być byle kto. Jakiś czarodziej bardziej. Masz rację. Kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest... A właśnie, jeden z was, dokładnie. Wampir. Właśnie. Robi się nader interesująco. To jedna z hipotez, ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Pytanie. Akcja. Czemu wampir sam by nie zabił ich tak na dobrą sprawę, nie? Dobra, podsumujmy co mamy. Ktoś szantażuje Detlafa. Przysyła mu kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem? Niewiele. Dość, by uznać Detlafa za niewinnego. No, czy prawda, nieprawda. Oczywiście. Jest winny morderstwa. Wygląda na to, że został zmanipulowany. Ale... Jest narzędziem w rękach jakiegoś szaleńca, który każe mu zabijać. Nie z własnej woli, no. To prawda, ale to otwiera przed nami pewną furtkę. Jeśli znajdziemy Renavet, dalsze szantażowanie Detlafa nie będzie mieć sensu. Szantażyści stracą kartę przetargową. Jest to jakiś pomysł. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlafem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłucha cię? Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczuję cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam.
Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżną. No. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. Się fajnie, dużo już wyjaśniło. W zasadzie wszystko nam się już wyjaśniło. Musimy złożyć księżnej raport. Poczekajcie, tutaj coś jeszcze jest. Weź Geralt, wejdź jak człowiek. Nakaz eksmisji. A tutaj? W związku z nieuiszczeniem opłat, to co? Wampir nie ma kasy na opłaty. Wampir, który ma kilkaset lat, nie ma kasy na opłaty. No dobrze, słuchajcie, w takim razie moim zdaniem na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Dowiedzieliśmy się w zasadzie już o co chodzi. Wiemy naprawdę bardzo dużo, wiemy w zasadzie wszystko tak na dobrą sprawę. Nie wiemy tylko, kto szantażuje Detlafa, czy jest to jakiś czarodziej, czy jest to jakiś rzeczywiście inny wampir. Dlaczego ten wampir sam nie zabija, nie wiem. Ale dowiemy się tego w najbliższych odcinkach. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, łapa w górę, komentarz. No i zobaczenia w następnym kanale. Nowa osoba, oczywiście zachęcam do subskrypcji. Pamiętajcie oglądać wszystkie serie na kanale. Wchodźcie na stronę główną. Dawaj, jeszcze piosenkę na koniec. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. No, powiem. Nie, zło. Duża piechota, ależ. Nie, chmurny, piękna piosenka. A witajcie. Kurza piechota, ależ chmurny. Zajebiste, podoba mi się. Dobra, dzięki bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.